jedno wprowadzające. Tak, już. Już. A patrzymy tu. Za blisko jest wszystko. Dobra. Nie ma się teraz odsunąć. W porządku. Ja powiem więcej, ale sobie pan zaczynacie. Tak. Proszę bardzo. Panie Sebastianie, skąd pomysł tego typu festiwalu? I to w Czerwionce. Inspiracją do zorganizowania festiwalu piosenki religijnej w Czerwionce Leśnej był, nie ukrywam, pierwszy festiwal twórczości religijnej Gaudefest w Ustroniu. Będąc grupą młodzieży zaangażowanej w Duszpasterstwo Młodzieży w parafii św. Andrzeja Boboli, w Lesznach w 90 roku na festiwalu Gaudefest formuła spodobała nam się. Chcieliśmy coś mieć takiego u siebie na mniejszą skalę w Czerwionce Leszczynach. Udało się. Można powiedzieć po tych 10 latach, że tak. Dzisiejszy koncert jest jubileuszowy. Od 10 lat niezmiennie staramy się propagować piosenkę religijną jako formę ewangelizacji, to jest nasz główny cel. I myślę, że z powodzeniem udaje nam się przetrwać już 10 lat. Ile zespołów w tym roku uczestniczyło? W tym roku uczestniczyło, można tak z uwagi na jubileusz powiedzieć, 10 wykonawców. Takie były plany. Niestety kilka zespołów nie dojechało, ponieważ też warto zaznaczyć, nie mamy w nazwie. Festiwal stał się festiwalem ogólnopolskim. Mamy wykonawców z różnych stron kraju. I było właśnie w części konkursowej o godzinie 12 wystąpiło 7 wykonawców. A kto jest zwycięzcą? Mogę powiedzieć, chociaż to nieoficjalne jeszcze wyniki, dlatego że jury dopiero odczyta swój werdykt w czasie koncertu jubileuszowego. Zwycięzcą został zespół Kadosz Tarnowskików. A dlaczego akurat ten zespół? On się tak bardzo podobał? Tutaj proponowałbym zapytać o to jury, ponieważ no, myślę, że z uwagi na profesjonalizm wykonania i oryginalność utworów, sądzę, że właśnie dlatego. Panie Sebastianie, nazwa Kanaan. Nazwa Kanaan to nazwa biblijna, jest to określenie miejsca, ziemi obiecanej, kraj Kanaan, kraj mlekiem i miodem płynący, ogólnie ziemia dobrobytu. Staramy się właśnie przez wspólny śpiew, przez atmosferę, która nieodłącznie towarzyszy festiwalu Kanaan, taki Kanaan mieć właśnie u nas w mieście. No i przez te 10 lat zdobywacie Państwo coraz więcej. Bywają lata i chude, jednakże dla nas spełnieniem nie jest ilość publiczności, nie jest ranga wykonawców. Dla nas festiwal udany jest może przez te niewymierne owoce, to, że ta publiczność wychodzi lepsza, że chcąc... Nie... Wypada, żeby ksiądz przynajmniej w Boga wierzył, no więc wyznaję, że wierzę w Boga i Bogu i od 27 lat, odkąd oddałem mu życie, idę za nim. Dzisiaj powiedziałem do księdza z Murce w Katowicach, gdzie o 11 miałem Eucharystię, że gdybym drugi raz miał wybierać, to rękoma, czterema nogami i znów bym poszedł na księdza. Zawsze czułem od małego, że mam być ksiądz. Jestem mnichem, zakonnikiem, misjonarzem. Mam 48 lat. O, nieźle. No więc chciałbym wam teraz, później jeszcze będzie jedno wejście, i po 22 parę słów razem z Anetą, z Markiem, przyjaciółmi, których kocham, z którymi dzielę życie, powiedzieć coś, nie coś o Bogu, o życiu. A na początek to tyle. Chcę powiedzieć tak. Gdyby mi mieli uciąć język i powiedzieć inaczej, gdyby mieli za chwilę obciąć język i powiedzieli tak, no powiedz sobie jeszcze coś, Ryszard, na koniec o tym twoim Bogu, to powiedziałbym tak. O świętego Jana. Bóg jest miłość. Dzisiaj, kiedy się zbliżam do 50, kochani młodzi, nie tylko, stwierdzam, że mam jedno życie, że trzeba mieć jakiś sens tego życia, no i cel. Ja, mówiąc krótko, odnajduję to w Bogu. Jeśli od Niego odejdę, myślę, że On mnie nie opuści. Jeśli ja bym Go opuścił, opuszczę, strzelę sobie w łeb, bo nie wiem, po co no mam żyć. Spostrzegam, że największym pragnieniem ludzkiego serca jest kochać i być kochanym. Widzę, że największym nieszczęściem nie jest nawet brak pieniędzy, dobrego sprzętu, ani zdrowie, ani mieszkanie. Największym nieszczęściem jest to, gdy się człowiek nie liczy dla nikogo. Od 14 lat pracuję w Katowicach w środowisku bardzo trudnym, gdzie ludzie biorą narkotyki, gdzie jest przemoc, prostytucja i bezdomność. I mówię i stwierdzam, że największym nieszczęściem jest to, gdy nie liczę się dla nikogo, gdy jestem zero, gdy mnie nikt nie kocha. To jest największe nieszczęście. I na koniec, Bóg jest miłością. Uczę się, zaczynam rozumować,
Wielu z was jest młodych, to słowo miłość was złe chce, ale wielu też jest już i dorosłych. Ja uczę się tego od Boga, od Chrystusa, skoro Bóg jest miłością. Dzisiaj muszę przynajmniej jeszcze czterech ludzi przeprosić, bo wczoraj na nich naryczałem i nakrzyczałem. Więc sobie postanowiłem, że dzisiaj jeszcze do nich zadzwonię i powiem wam, powiem im, że ich przepraszam. Niech mi to wybaczy. I niech nas Bóg poprowadzi i życzę wam, żeby ta muzyka tutaj, każde słowo przybliżyło was do przyjaźni, do miłości, do tolerancji, do akceptacji. To się tylko liczy. Z sobą nic nie weźmiemy, ani stada krów, ani samochodów, ani statków, nic. Weźmiemy tylko to, cośmy tu siali. Życzę wam, żeby ten czas tu popołudniowy do 23 był sianiem dobroci, przyjaźni i miłości przez małe M. Szczęść Boże wszystkim. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Adamie, możemy prosić? No Bogu dzięki. Nie brałem. Czy masz coś w kieszeni? Masz w kieszeni. Julita! Patrz na mnie. A ja? Ślicznie, a ja? Proszę bardzo. Proszę bardzo.